proszę Państwa, COVID, z planowanym przez Billa Gatesa i Big Pharma. I zadanie COVID-u było to, że nie było turystów, naciągacze nie mogli zarobić na chleb, po prostu umarli. Umarli, wróciliśmy do normalności. Bezdomni umarli, wszyscy umarli. Bardzo dobrze. Nareszcie. Pani jest zadowolona, bo właśnie sobie zrobiłem teraz taką wycieczkę, spójrzcie na to. Wycieczkę taką oto łodzią wzdłuż Sekwany z przewodnikiem, który będzie wyjaśniał, czym dokładnie są te wszystkie budynki i będę miał w końcu wiedzę. Przy zachodzie słońca i mam dla Amelii pewną niespodziankę, o której nie wie, dobrze nie rozumiem polskiego. Ale jest komentarz w 4 czy 5 językach. I można zauważyć, że najwięcej mamy Japończyków, bo kiedy jest japoński komentarz, to jest absolutna cisza. A what do you have there, Amelie? Wow, spójrzcie, ale to robi wrażenie. Pięknie wygląda ta wieża Eiffla w takim świetle. Spójrzcie, jesteśmy koło wieży Eiffla, a gościa sobie przegląda tam Facebooka czy YouTube'a. Patrzcie, tutaj jest wieża. A ten co się przegląda. Skoro jesteśmy w Paryżu, to musimy udać się do oczywiście włoskiej restauracji, która, patrzcie, widzieliście kiedyś takie oceny? 4,6 na 6700 głosów. Tak na razie prezentuje się bardzo dobrze ta restauracja. Naprawdę czuć świeże składniki, tutaj lekko słupiące ciasto i na trochę przymoczone w środku, dlatego lepiej jak serwują na drewnie, ale ogólnie bardzo dobrze, polecam. W Paryżu jest tak wiele różnego rodzaju imponujących budowli, w tym kościołów, które wyglądają wszystkie jak jakieś zabytki, że mam wrażenie, że oni po prostu je ignorują, bo jest ich tak dużo, że po prostu tylko te takie największe, najbardziej popularne są promowane, a cała reszta tak sobie po prostu jest. Gdyby była w mniejszym mieście, to pewnie by chodziłoby taki kościół, tak jak teraz to widzicie, chodziłby pewnie za jedną z głównych atrakcji miasta i by był na pocztówkach. A tutaj jest po prostu jednym z wielu różnego rodzaju budynków. I ogólnie od razu mam muszę powiedzieć, że te plotki, które słyszałem, znaczy plotki, opinie ludzi, którzy nawet mieszkają w Paryżu, że Paryż jest brudny, jest pełno bezdomnych szczurów, to jeszcze ani razu tego nie doświadczyłem. Normalnie jest, teraz przestało, idziemy od pół godziny już cały czas. I to jeszcze nie po turystycznych miejscach, tylko pobocznych. I widziałem jednego tylko bezdomnego. I tyle. Żadnych śmieci, żadnych ludzi proszących o pieniądze. Ani razu też nie czuliśmy się zagrożeni, jak tu byliśmy. Więc no, muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony, bo oczekiwałem najgorszego. A, i jeszcze kolejna rzecz, że niby Francuzi nie mówią po angielsku. Też ani razu nie miałem sytuacji, w której bym poszedł do jakiegoś pubu, powiedział coś po angielsku i ktoś by nie mówił, ja też trochę płynnie w Paryżu, w każdej restauracji, w której jesteśmy. Mówi się płynnie, menu jest zawsze w dwóch językach, przynajmniej w dwóch, angielskim, francuskim. Obsługujący są bardzo mili, ale to może dlatego, że my zawsze sprawdzamy oceny restauracji, w których idziemy. Wchodzimy do tych najlepiej ocenianych, więc może dlatego, gdybyśmy poszli do jakichś tam jakieś po prostu jakieś kawiarenki na głównym rynku, no to może byśmy mieli inne odczucia. Okej, właśnie czekamy w kolejce do zwiedzenia Sainte-Chapelle. Zobaczcie, jaka kolejka. Czy macie trzy liny? Osoby, które nie mają biletu, osoby, które mają bilet online, albo osoby, które chcą kupić bilet online. Więc polecam kupić bilet wcześniej, bo wtedy jest mniejsza kolejka. I oczywiście, jak zwykle, Polacy są ignorowani przez cały świat. W 6 różnych językach tłumaczenie tłumaczy. Ale w polskim nie ma. W jakimkolwiek miejscu się znaleźliśmy, turystycznym, nie ma tłumaczenia na polski. Wow.
Właśnie tego się najbardziej nie mogłem doczekać, bo już na zdjęciach to wyglądało imponująco, a na żywo jest jeszcze lepiej. Spójrzcie. Cała sala jest wypełniona witrażami. To jest pięknie. Tego nie widać na kamerze, ale to jest taka piękna poświata, idąca z tej strony. Kolorowa. Prawda tęczowa, zarazem przyszłem prawda z zachodu. A what do you think of this? It's so, so nice. It's the first time I see something like that. It's impressive. And what about the church? Jak za darmo chce się zdobyć informacje o miejscu, podłączacie się do jakiejś grupy, jakiejś z tłumaczem i macie wszystkie informacje o kościele. Właśnie to, o czym mówiłem, spójrzcie, jaka bezczelność. Niemiecki, japoński, włoski, hiszpański, angielski, francuski, a polskiego języka nie ma. Okej, warto z tego skorzystać, bo jest za darmo, czyli tłumacz. I wziąłem tutaj właśnie, zobaczcie sobie, jak chcecie jakieś informacje, to sobie możecie tutaj przeczytać. Wszystko właśnie o tym, o tych witrażach i tak dalej. Możecie sobie zapauzować teraz, o, i przetłumaczyć. Okej, przestudiowałem tutaj całą historię, o co tu chodzi dokładnie, czyli każde okno przedstawia jakąś konkretną historię z Biblii. Tu na przykład zaczyna się od Genesis, czyli początku wszystkiego, czyli historia stworzenia Adama i Ewy. I to jest Genesis tutaj, czyli jak się patrzy, czyli to jest to. Tu. Tylko problem z tym, że jest to wysoko, tak wysoko, że tam nie widać tego początku, no ale ogólnie każdy z okn. Każdy z tych witraży przedstawia jakąś historię i czyta się od góry, od lewej strony do prawej. A tutaj mamy witraż zwany Różą. Był stworzony w XV wieku. Tak wygląda ten kościół z dołu. No i oczywiście jak prawie każda główna atrakcja jest w renowacji. Tutaj mamy zdjęcie budynku, który nie jest w remoncie. Jak to wygląda, proszę bardzo. To zapłata deweloperka, żeby tak wybudować zaraz przy tym kościele jakiś inny budynek. No nie, to witraże zasłania. Spójrzcie, na przykład tutaj widzicie? Ten budynek jest cały, ten kościół jest cały obmurowany innymi, czyli nie widać go, jest tak jakby ukryty w tej alejce. No trochę marnotrawstwo, jeśli chodzi o wizualny aspekt tej wyspy, mini wyspy. No i zobaczcie, że witraże, co jest ciekawe, od zewnątrz są czarne, a od wewnątrz kolorowe. To też jest fajny efekt wizualny. Czyli tutaj wychodzimy z tego kościoła i ukazuje nam się sąd najwyższy. Chociaż nie wiem, czy najwyższy. Dosyć wysoki. Ale czy najwyższy, no nie wiadomo. Złota brama. Podoba mi się podejście Paryża do tego, że punkt widokowy, główna atrakcja, wszystko przy rzece jest wyremontowane, jest ładne, jest zadbane. Tak samo tutaj. Wszystko jest jaśniutkie. I tak powinno być. Europa jeszcze nie upadła. Jest blisko, tam na przykład coś upada. Właśnie jesteśmy w takim fajnym punkcie widokowym. Zamiast po jednej stronie rzekę, po drugiej stronie rzekę. Okej, jesteśmy przy głównej atrakcji. Proszę bardzo. No i jak zwykle ulica. Ale robi to wrażenie, naprawdę robi to wrażenie. Pamiętacie, w 2019 roku był pożar, zapadła się iglica, dach i tam jest ogólnie cały remont. Planowane zakończenie remontu to jest 2024 rok, czyli akurat, żeby to skończyć przed Mistrzostwami Olimpijskimi. Katedra Notre Dame. Notre to znaczy po francusku nasza, a dame no to dama, czyli nasza dama. W ogóle najbardziej robi to na mnie wrażenie, dlatego że uwielbiam bajkę Dzwonnik z Notre Dame. I tutaj pamiętacie, że te gargulce tam na górze, ja spróbuję zbliżyć, nie wiem, czy będzie dobrze widać, one wracały do życia w nocy. Nie wiem, czy pamiętacie, że była dobra scena, że patrzą na ciebie oczy katedry Notre Dame i właśnie te tutaj posągi, tutaj tych wszystkich świętych, jak się domyślam, zwracały swój wzrok ku krzyżnikowi. I ogólnie zobaczcie, mówi się, że jest w Paryżu brudno i śmierdząco i ogólnie jest pełno naganiaczy, ludzi sprzedających badziewie albo bezdomnych. Naprawdę, mówię wam w ręku na serce, jestem wyczalony po Glasgow, że nie spotkałem się jeszcze ani razu z tym. Jesteśmy to już czwarty dzień, byliśmy w każdym takim turystycznym miejscu i nigdzie mi nie śmierdziało i nigdzie nigdy mnie nikt nie zaczepił, żeby mi coś sprzedać i nie widziałem też żadnych bezdomnych, ani brudu. Więc sami zresztą zobaczcie tutaj, nie? Jesteśmy przy samej katedrze.
no jest sporo turystów, ale jest ogólnie ogarnięte. W Rzymie przy Koloseum na przykład, tam było mnóstwo ludzi sprzedających butelki wody, podchodzący do was, zakładający wam jakieś bransoletki na rękę i mówiący, że to za darmo, a kiedy mówicie, dobra, to dzięki, a później podchodzą do was i mówią, że o, mam chorego syna i tak dalej, daj 1 euro czy coś. Najpierw, że jest za darmo, zakładają wam to siłą, a później mówią, że trzeba za to zapłacić. No i widzicie, to jest takie... To właśnie jest nieprzyjemne, to było nieprzyjemne w Rzymie, tutaj nie spotkałem się z takim czymś. Może to dlatego, że, proszę Państwa, COVID zaplanowany przez Billa Gatesa i Big Pharma, i zadanie COVID-u było to, że nie było turystów, naciągacze nie mogli zarobić na chleb, po prostu umarli, wróciliśmy do normalności, bezdomni umarli, wszyscy umarli, bardzo dobrze, nareszcie. Może więc jeden przyjdą kosmici i przejmą biznes. O. Dlaczego mają maski? Tego nie rozumiem w sumie. Że co, że tak się kurzy w środku? Przy renowacji? W sumie możliwe, tak, rzeczywiście. Albo pandemia, COVID wariactwo, to robić nic z maską, prawda? Jakaś pandemia, tak. O, to jest fajne. Pokazane, jak to będą robić. Okej, słuchajcie, jak pięknie się prezentuje ta dzielnica, nie? Tutaj macie widok na katedrę Notre Dame, cudowną, ale to nic, to w ogóle nic w porównaniu do tego pięknego budynku, który jest zaraz obok, spójrzcie. On przyciąga całą uwagę. Gdzie tam katedra? Okej, ja sobie śmieszkuję, ale tak na poważnie, no to nie to tak, że tutaj postawili po prostu taki budynek, tylko to jest budynek pracowniczy, tam widzicie? Tych facetów w hełmach? Czyli to jest po prostu postawiony budynek specjalnie dla ludzi, którzy będą zajmowali się renowacją katedry, żeby tu byli zaraz na miejscu i to na pewno są najwybitniejsze z wybitnych, bo wiecie, no, to nie jest zwykły remont, to muszą naprawdę wykonać ciężką pracę, żeby to wyrzeźbić w kamieniu i tak dalej, żeby o to zadbać. Więc tak, to nie jest piękny budynek wspominający sowiecką architekturę, tylko po prostu pracowniczy hotel. Spójrzcie, widzicie takie stoiska tutaj na całej długości? Właśnie zauważyłem, że to są tak jakby zamykane pudła i tam są składowane te wszystkie tutaj prawe magazyny i tak dalej. No to jest niezłe zaufanie, bo łatwo to chyba jest otworzyć. To dziadek się siłuje, żeby złodzieje wszędzie. Siłuje, żeby wyłamać zamek i ukraść. Zawsze się trochę kradnie. Znowu przechodziliśmy za obok jakiegoś kościoła, jednego z wielu. Postaram się wstąpić. Zobaczcie. Każde robi wrażenie. W każdym są jakieś dzieła sztuki. Jakieś interesujące witraże. Zobaczcie. Tutaj. O. A to zaraz przy tym kościele, w którym właśnie byliśmy, mamy, proszę, stanowisko do ładowania elektrycznych samochodów. Spójrzcie, to jest Mustang. Co oni zrobili z tym samochodem? Z tą marką? Przecież to wygląda w ogóle jak każdy inny typowy SUV. Tak jak już mówiłem milion razy, samochody upadają, prawda? A spójrzcie, co tam jest. Flaga Ukrainy, jak to niektórzy pewnie powiedzieli w Polsce. Wszędzie wiszą ukraińskie flagi. Czy to jeszcze Polska? Czy Ukraina? Czy to jeszcze Francja? Czy Ukraina? O, ludzie. Pierwszy raz u Ciebie widziałem takie długie wyjście z metra. Bo tak jakby metro podjechało pod górę, na której znajduje się bazylika Sacré-Cœur. Amelie, zgadza się? Czyli dobrze powiedziałem. Jedna z głównych atrakcji i chyba ostatnia taka główna, którą mamy do zobaczenia. Tutaj jest bardzo przyjemna alejka, zobaczcie. Tutaj w ogóle podoba mi się też to miejsce. Dopiero co wyszliśmy, tutaj jest metro. Wejście z metra i od razu widać takie właśnie, w pierwszy raz poczułem taki typowo francuski vibe. Oczywiście pełno turystów, a tyle Amerykanów. Jak no najwięcej chyba jest Amerykanów i Azjatów. Też często Polaków można usłyszeć, czyli to jest dobrze. Rodacy zwiedzają. Tutaj na tej ścianie napisane jest w każdym języku na świecie słowo kocham cię. Udało mi się wypatrzeć nasze kocham cię. Widzicie? Tutaj. O! Tutaj. Przybliżę. Proszę bardzo. Ej, właśnie myślałem ksenofobiczny głupi żart. Tylko nie mówcie nikomu. Naprawdę ja wymyśliłem. Nie, może już taki żart istnieje, ale wpadł mi na pomysł, kiedy stałem przy tej ścianie. Wiecie, jak jest po żydowsku kocham cię? Ja stawiam. O!
Oj, spójrzcie reakcję Amelie, spójrzcie. Wiecie na co? Na to. Oj. Women are weaker than men. Yes or no? Yes or no? No. Ej, ale serio to mi się podoba, tego właśnie mi brakowało, takich mini uliczek w tym. Montpellier właśnie są takie, czyli bardzo mało, częstują przez samochody, czy coś takiego, o, czasem przejedzie jakiś skuter i tak dalej, ogólnie nic nie jeździ, można sobie spacerować po ulicy, no spokojnie. Jest ten klimat, zobaczcie koń, konia wpuścili. O, tak jak tutaj, na przykład taka przyjemna kawiarenka na rogu, a tutaj mam widok na całe miasto, spójrzcie. Spójrzcie. A ona chciała na tydzień przyjechać do Paryża. Ja jeszcze specjalnie powiedziałem, że żeby tyle nie planować na jeden dzień, bo umrzemy z wyczerpania. Z mnóstwo chodzenia. Tak wygląda na właśnie kobieta, która zdała sobie sprawę, co zrobiła. Tak, Amelie? Hej, biste. Udało nam się dojść do tej bazyliki Sacré-Cœur. Ale piękny po francuski akcent mam, co? Sacré-Cœur. No, spójrzcie. Tutaj sprzedają jakieś wody i browary. Proszę bardzo. A taki mamy widok na miasto z tego spotu. I tutaj macie jeszcze jakieś kłódki i tego typu rzeczy. Spójrzcie, goście sam ze sobą w tenisa gra. Tutaj przy bazylice. Okej, do tej pory praktycznie nie widziałem takich naciągaczy, ale tutaj jest ich sporo. Cały czas wciskają jakieś pamiątki, albo browary, albo wodę. Teraz z wody sam skorzystałem raz. 2 euro, bo tak by nich kosztuje. Pełno tego dziadostwa. No i tutaj przy takiej bazylicy sprzedają wieżę Eiffla. No nie, no to wyszły wieżę Eiffla się sprzedaje, a tutaj jakiś pociąg. Okej, weszliśmy do środka. Spójrzcie. Chociaż powiem tak szczerze, no oczywiście robi wrażenie, ale takie mniej popularne kościoły, czy bazyliki, czy cokolwiek są bardziej imponujące, tak szczerze mówiąc. Oj, to jest właśnie teraz atmosfera Paryża. Spójrzmy. Piękna uliczka. I moja Amelie. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak ta dziewczyna grała na skrzypcach, to poczułem taką fajną atmosferę paryską, ale później się po pierwsze kapnąłem, że Volare, Cantare to jest włoska piosenka. To jest jedno, a drugie... widzieliście, tam był pub irlandzki. Przy kablicy we Francji jest pub irlandzki. No to... Proszę Państwa, no nie wiem, to powinno być rzeczy typowo francuskie, no bo to przecież było francuskie miejsca, to za jakieś takie rzeczy. Jeszcze korek samochodu się zrobi, zobacz. No nie. Francja umiera, mieli rację w TVP, mieli rację, zobaczcie. Taki fajny potencjał miała ta miejscówka, taki spokojny, ale jest hałas, harmider teraz. Ogólnie zaczyna się już fajnie, trochę się ściemnia, zaraz będzie zachód słońca. I rzeczywiście tutaj można by było poczuć trochę atmosferę takiego typowo francusko, jak się na filmach widzi, ale spójrzcie na to. No jednak takie tłumy przeszkadzają trochę w poczuciu tej atmosfery. No ale jestem jednym z tych tłumów, więc ciężko mi jest narzekać. No i widzicie, właśnie im fajniejsze miejsce, im bardziej turystyczne, później traci swoją wartość i umiera. Więc krąg życie. Amelie mówi, że ta dzielnica Montmartre jest bardzo popularna, bardzo popularną paryską dzielnicą, słynącą z tego, że tu właśnie ona to była francuską, nie? Taki stary Paryż, jakieś stare uliczki, takie klimatyczne. No a tutaj no, jedzenie azjatyckie, pizza, włoskiego jedzenia jest pełno, dodatkowo jeszcze pub irlandzki. No, zobaczcie, na polskiej starówce
znaczy w Warszawie, jest w warszawskiej starówce, polskiej starówce. W warszawskiej starówce, no 90% restauracji jest na pewno polskie, nie? No i o to chodzi. Jesteście na starówce w kraju, ktoś przyjeżdża, turysta, no to chce spróbować polskiego jedzenia. To jest taka starówka, no ale tu macie jedzenie z całego świata, jakieś różne kuchnie. No jako turysta, nie wiem, z Włoch, no nie wiem, czy chce jeść pizzę. Wiecie, o co chodzi. To miejsce kiedyś było głównie miejscem malarzy. I to właśnie tutaj tworzyło się różnego rodzaju arcydzieła. Teraz została już tylko mała grupka, która tworzy, rysuje twarze ludzi, którzy za to zapłacą, prawda? A, dobrzy są. Zobaczcie, tutaj na przykład ta dziewczyna z Angelina Jolie, prawda? Tak to wygląda. A tutaj mamy bar. Okej, mogę stwierdzić, że ten jest najlepszy. Spójrzcie. Tutaj. Tutaj słabo. Tutaj słabo. Ona jeszcze nie wie, ale się niedługo dowie. Tutaj, nie, to jest okej, w miarę. Jest okej, ale nie tak jak tam. Zaczyna się ściemniać. Jest zachód słońca. Pojawiają się światła na katedrze. Jest teraz naprawdę pięknie. Imagine all the people sharing all the world. Ostatni dzień dobiega końca, a teraz Amelie relaksuje się w przeglądaniu jakiegoś Supermana, którego w życiu nie widziałem, z francuskim dubbingiem. Pascal, des véritables concitoyens, ton héritage, fais un choix. C'est nous. Ou les humains. Bonjour, everyone. Właśnie skończył się nasz czterodniowy pobyt w Paryżu. I podsumowując, muszę powiedzieć tak. Po pierwsze, tak jak wspominałem wcześniej, to nie jest prawda, dokładnie wszystkie plotki, przynajmniej ja tego nie odczułem. Może tak było wcześniej, przed COVID-em, teraz po COVID-zie zdołali wszystko wyczyścić. I nie ma brudu, nie ma zbyt wielu bezdomnych, na pewno nie tyle, ilu bym się spodziewał po Paryżu. W Londynie było ich o wiele, 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 wiele więcej. To samo w Barcelonie, też było pełno takich czpunów, wiecie, ogólnie nie czuło się bezpiecznie po północy, a tutaj nie miałem ani razu takiego odczucia. No ale my byliśmy tylko w tych turystycznych, najpopularniejszych dzielnicach w środku Paryża. Domyślam się, że w tych pobocznych dzielnicach dalszych, no to pewnie tam niezła patologia się odczynia. No ale po co byśmy mieli tam jechać, jako z punktu widzenia turysty? Jest okej. Widziałem tylko raz mysz, taką malutką mysz przebiegającą, nie widziałem szczurów. Nie czułem żadnego smrodu. No więc takie są moje wrażenia. Bardzo wiele budynków jest remontowanych, tak jak widzieliście, więc to trzeba mieć na uwadze, kiedy przyjedziecie. Jeśli decydujecie się przyjechać teraz, to ja bym lepiej poczekał na waszym miejscu po 2024, kiedy wszystko będzie wyremontowane i będzie po olimpiadzie. Broń Boże, nie przyjeżdżajcie w olimpiadę, bo domyślam się, że będzie taki burdel, że to głowa ma. Czyli tak, 4 dni byliśmy i przez te 4 dni o 10 już zaczynaliśmy mniej więcej dzień i wracaliśmy około północy do domu. Cały dzień chodziliśmy, zwiedziliśmy wszystkie takie główne punkty, ale możemy powiedzieć, że tylko liznęliśmy ten Paryż. Czyli z zewnątrz zobaczyliśmy, ale nie było zbytnio czasu, żeby się w to wczytać, co jest czym, poznać historię tego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Nie zwiedziliśmy też żadnego muzeum, nie byliśmy w żadnej operze, więc 4 dni to tylko wam starczy na takie właśnie, tak jak nam, zobaczenie mniej więcej Paryża, tych głównych punktów i tyle. Więc żeby tak konkretnie wszystko zobaczyć, to ja powiedział, że ponad tydzień spokojnie, na luzie. Na luzie. Nie na luzie, ale powinno starczyć, żeby tak mniej więcej poczuć to miasto i poznać się dokładniej. Więc tak, więc jeśli przyjeżdżacie tylko na parę dni, to liczcie się z tym, że jeśli chcecie wszystko zobaczyć, to na pewno nie planujcie sobie zwiedzania na przykład Luwru, gdzie wszędzie wszyscy nam mówili o tym, bo chcieliśmy zwiedzić, że to jeden cały dzień zajmuje praktycznie, żeby dobrze to ogarnąć.
No jak widzieliście na moim filmiku wcześniej, rozmiar tego muzeum przytłacza, więc domyślam się, że tak, to prawda. To samo się tyczy Pałacu Luksemburskiego, to też wycieczka na jeden dzień. I really like it. It was really busy. Okay, so now we can say, what is better, Rome or Paris? Oh, it's still hard to say. Well, in Paris you have more things to do and more diversity. But in Rome it's more peaceful, less stressful, and you know, it's better to relax, because here to relax is not that good. No właśnie, zrozumieliście? Czyli Amelie w skrócie mówi, że ciężko powiedzieć, bo to w sumie tutaj jest bardzo dużo rzeczy do zobaczenia, o wiele więcej niż w Rzymie, bym powiedział. Zdecydowanie więcej, miasto jest dużo większe. I jeszcze nawet jeszcze w ogóle nie widzieliśmy tej dzielnicy biznesowej, w której są wieżowce, same nowoczesne budynki i tak dalej. Tego też jeszcze nie zwiedziliśmy, więc jeszcze jest dużo, dużo. A w Rzymie byliśmy przez 5 dni. I po 5 dniach już wszystko tak jakby, i jeszcze nawet muzea zwiedzaliśmy. I mieliśmy poczucie, że dobra, zobaczyliśmy już wszystko i to jeszcze parę razy, bo parę razy przechodziliśmy na przykład koło Koloseum. Więc tutaj jest o wiele więcej tych atrakcji do zobaczenia. I dla mnie nawet za dużo. Ja tam sobie poleżał na plaży, piwko wypił, wiecie, to są wakacje. Czyli w Rzymie jest spokojniej ogólnie. Ja bardziej się zrelaksowałem w tamtym miejscu niż tutaj. Tutaj to jest bardzo dużo chodzenia od punktu do punktu. Mnóstwo samochodów, mówić się non-stop, gdziekolwiek nie idziemy. Na takie turystyczne atrakcje, wszędzie jeżdżą samochody, jest głośno. Strasznie mnie to wkurza. Nie można poczuć tego... Myślę, że Paryż to właśnie ma ten klimat taki spokojny, że tu można sobie usiąść w jakiejś pobocznej uliczce, wypić kawę, jest cisza, spokój. A tu non-stop, no spójrzcie, wszędzie dookoła. Ulice, wszędzie tłok ludzi, non stop, syreny jakieś, przecież to szlak człowiek może trafić. Takie coś to pasuje do Nowego Jorku, bo to jest częścią atrakcji tego miasta, ale nie do Paryża, no ludzie. No nie. Kiedyś to musiał być fajny klimat, kiedy nie było jeszcze samochodów, tylko ludzie się poruszali końmi. Wtedy był fajny klimat, a teraz to po prostu miasto z ogromną ilością imponujących budynków, ogólnie ładne, bardzo zadbane. Widać, że zależy im na remontowaniu ze wszystkich budynków. To wszystko wygląda jak nówka, więc no, to się szanuje. No i tak, tyle jest, to mogę powiedzieć o Paryżu. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa.